Daruszasie, witam Państwa w programie Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dziś dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu, pan Sławomir Stanik. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dziękuję, że zgodził się pan przyjść do naszego studia i porozmawiać o problemie lokali socjalnych w Radomiu. Mamy taki problem, panie dyrektorze? No oczywiście, jak są lokale socjalne, to ich problem jest, bo dotyczy to głównie i samych lokali, mieszkańców, problematyki z tym związanej. Jest to na pewno problem przeogromny. Od kilku dni, no nie chcę powiedzieć, że Radom żyje tą sprawą, no ale ta sprawa stała się głośna za przyczyną dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, pana Włodzimierza Wolskiego, który pierwszy na swoim profilu na Facebooku o tym napisał. Chodzi o młodą kobietę, młodą radomiankę, która zajmuje jeden z lokali socjalnych w bloku przy ulicy Mieszka I, w jednym z bloków. I dostała od państwa pismo, że przekroczyła próg dochodowy o kilkaset złotych, no i w tym momencie już ten lokal socjalny jej nie przysługuje. Z tej sprawy, no właśnie, zrobił się bardzo duży problem. Można by powiedzieć, że wręcz mała awantura. Gdzieś padają słowa o skandalu z ust pana Włodzimierza Wolskiego. Mamy problem, panie dyrektorze, czy nie mamy? Czy to rzeczywiście jest sztucznie wywołany problem? Ja tu może na początku nie chciałbym się odnosić do słów pana dyrektora Wolskiego, bo rzeczywiście albo nie wie, co znaczy słowo skandal, albo rzeczywiście nie rozpoznał całej tej sytuacji. Natomiast dobrze by było, gdybym się odniósł do samej sprawy. Najemczyni tego lokalu utraciła prawo do lokalu socjalnego już w ubiegłym roku. No to ze względu na przekroczone dochody. I Społeczna Komisja Mieszkaniowa przyznała jej prawo do lokalu mieszkalnego. I to ten temat już jest omawiany około jednego roku. No to skąd po roku czasu, panie dyrektorze, nagle ta sprawa wypłynęła i zrobił się wokół tej sprawy szum? Nie wiem, być może akurat pan dyrektor będzie uczestniczył w tegorocznych wyborach. No, mi osobiście nic nie wiadomo, no, ale może będę zaskoczony. Albo rzeczywiście po prostu ta mieszkanka nagłośniła, powiedzmy, tą sprawę, no, żądając rozwiązania dla niej wyjątkowo korzystnego, który zresztą może nie do końca jest zgodny z prawem. Bo to prawo akurat my przestrzegamy. My staramy się robić tak, jak jest to zgodnie z polskim ustawodawstwem. Czy w tym wypadku, od razu przepraszam, że przerwę, czy w tym przypadku prawo jest rygorystyczne? Tak, lokale socjalne nigdy nie nadawane są na całe życie. One przysługują, to prawo do lokalu socjalnego przysługuje, jak również i wynajem lokalu, na określony okres. I po danym tym okresie, bo to jest maksymalnie do 3 lat, dany najemca składa u nas swoje dochody. Oświadczenie o dochodach. I te dochody weryfikują, czy też na kolejne lata będzie miał przyznawany ten lokal socjalny, czy też będzie zakwalifikowany do grupy lokali mieszkalnych, albo w ogóle utraci prawo do lokalu przyznawanego przez MZR. Rozumiem, że ta pani złożyła takie oświadczenie. Z tego oświadczenia wynika, że przekroczyła ten próg, tak? Tak, przekroczyła ten próg. Następnie ta Społeczna Komisja Mieszkaniowa zweryfikowała dochody i określiła, że tej pani należy się lokal mieszkalny, już nie socjalny, czyli wtedy ona już miała utracone to prawo. Rok temu. Czyli przez rok czasu mimo wszystko aż do dziś zajmuje lokal socjalny, który jej nie przysługuje. Tak, oczywiście, nie mając prawa do tego lokalu, no, korzysta z niego bezumownie. A czynsz jaki płaci? No oczywiście jest to bezumowne korzystanie i to jest na zasadzie lokalu socjalnego cały czas. Rozumiem. Być może akurat jest to tym powodem, żeby ewentualnie może wydłużać ten, powiedzmy, okres. A dlaczego tej pani zmienił się próg dochodowy? Co takiego się wydarzyło? Że jeszcze rok temu, wcześniej, ten lokal socjalny jej przysługiwał, a teraz już nie od roku czasu.
Tak, ta pani, no prawdopodobnie jedną kwestią to są zarobki, bo znalazła nie pracę, jestem w stanie, tak? Pracę miała i wcześniej. I tutaj sprawa akurat dochodów, a drugie, złożyła oświadczenie o tym, jak wcześniej miała gospodarstwo trzyosobowe, to obecnie ma to gospodarstwo dwuosobowe. I oczywiście ten dochód brutto, który posiadała, dzieląc go powiedzmy przez trzy osoby, kwalifikował ją do lokalu socjalnego, natomiast w tej chwili przez dwie osoby kwalifikuje ją do lokalu już wyższej kategorii, no bo lokalu mieszkalnego. Tutaj mówi się w różnego rodzaju wpisach, doniesieniach medialnych, mówi się o młodej kobiecie z dwojgiem dzieci, samotnej matce z dwojgiem dzieci. Czy możemy w przypadku tej osoby tak mówić? No tutaj powiedzmy tego kwalifikowanie, no media czy internauci znają zdawkowo sprawę i tutaj powiedzmy ocena, no moim zdaniem jest taka wygórowana, praktycznie powiedzmy na wyrost zrobiona, bo ja nie chciałbym w tej chwili oceniać, czy jest samotną kobietą, czy nie. Ja mogę ocenić tylko tyle, że zajmuje gospodarstwo dwuosobowe. Nie trzyosobowe, tak jak było to powiedzmy w ubiegłym roku. Obecnie jeden z członków rodziny po prostu ubył z tego mieszkania. Ubył z tego mieszkania, gdzieś prowadzi własne gospodarstwo domowe, czy też z kimś, natomiast to gospodarstwo jest dwuosobowe. Jakie będą dalsze losy tej sprawy? Bo no, dalej będziecie przedłużać tej pani jako MZL pobyt w tym lokalu socjalnym na tych warunkach, na jakich ona jest od jakiegoś tam dłuższego czasu? My przez ten okres praktycznie też nie spaliśmy. Staraliśmy się wyjść tej pani naprzeciw, pomóc jej. Daliśmy dwie propozycje lokali. No, ma takie prawo, nie przyjęła tych lokali. Z jakichś tam względów jej bliżej, powiedzmy, znanych i sądziliśmy, że... A to Państwo nie wiedzą dlaczego? Nie. Nie poinformowała ta Pani? Nie musi nas informować, tylko nie przyjmuje. Tak, i tak u nas się to, powiedzmy, i wszędzie w naszym kraju odbywa, że... Po prostu nie, bo nie, tak? Nie, bo nie, nie przyjmuję, nie podoba mi się lokalizacja, nie podoba mi się osiedle, nie podoba mi się piętro, nie ma widoku na morze, powiedzmy, na zachód słońca, na góry, no i nie, no. I Państwo muszą to po prostu zaakceptować, tak? My akceptujemy i to jest taki jak gdyby dla nas dogmat, bo to wręcz jest stwierdzenie. Albo przyjmuje propozycję, albo nie przyjmuje. I akurat w naszych dokumentach nie ma powodu, dla którego nie przyjmuje. No i ta pani będzie musiała czekać na kolejną propozycję. To mieszkanie, ten lokal socjalny, który ona zajmuje, obciążone jest umową. Ono jest objęte umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To jest ten jeden z lokali socjalnych w Radomiu, który taką umową jest objęty i nie można zmienić statusu tego mieszkania. Tak, no żeby... Socjalnego na komunalny, tak? Bez zgody banku oczywiście. Bez zgody banku, tak. I to jest właśnie smaczek praktycznie powiedzmy tej całości, że ta pani mieszka w lokalu socjalnym, który posiada pewne zabezpieczenie. I on to zabezpieczenie posiada od 2012 roku. Tak. Tak. I jest to okres już dosyć długi, natomiast te okresy, są to okresy 15-letnie. Także to są długie akurat okresy. Tego lokalu nie możemy przekształcić na lokal mieszkalny. Nie możemy, no praktycznie powiedzmy, niewiele z nim tam zrobić. No dobrze, a jeżeli w tym momencie ta kobieta po raz trzeci nie przyjmie Państwa propozycji, to co się stanie? Będzie czwarta propozycja, piąta? Tak, tutaj praktycznie powiedzmy ta trzecia propozycja powinna być tą propozycją już ostatnią, dla tej pani po prostu kończącą tą propozycją i tutaj może gdzieś ten wymóg na nas, żebyśmy akurat ustąpili, gdzieś złamali to powiedzmy istniejące prawo i umowę
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. No, magistrat deklaruje, że będzie występował z pismem do banku z pytaniem, czy jest możliwość zamiany statusu tego mieszkania z socjalnego na komunalny, czy bank w ogóle wyrazi zgodę. To jest taka deklaracja ze strony magistratu radomskiego. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów rozwiązania. Natomiast no, tutaj występujemy praktycznie w roli proszącego. Natomiast no, gdybyśmy mogli sami rozwiązać tą sytuację, my tej pani akurat składamy propozycję. To nie to, żeby te lokale były jakimiś lokalami, powiedzmy, gdzieś tam oderwanymi od rzeczywistości, bo jeżeli te miejsca, o których tam w tej chwili nie będę akurat mówił, które to były, to mnie się wydaje, że jeżeli byśmy tam nad nimi chwilę się tam pochylili, no to rzeczywiście są to miejsca na pewno fajne i zdecydowanie ciekawsze niż mieszka pierwszego typu. To musimy poczekać na rozwój tej całej sytuacji. Sam jestem ciekawy, myślę, że Państwo również, jak ta sprawa, jakie rozwiązanie ta sprawa znajdzie, jaki finał. Jest problem, to zapytałem na początku, czy jest problem z lokalami socjalnymi. Ile mamy w Radomiu lokali socjalnych? Posiadamy tych lokali ponad 1300. No, lokali mieszkalnych mamy z kolei 2400. A oczekujących na lokale socjalne w Radomiu ile jest? Oczekujących? Oczekujących, bo tutaj musimy rozpatrzyć kilka akurat kwestii. Po pierwsze te, które są przyznane wyrokiem sądu i to jest rząd około 800 mieszkań, wyroków, czyli 800 około mieszkań tutaj musielibyśmy znaleźć, żeby spełnić akurat i zrealizować te wyroki, powiedzmy, sądowe. Natomiast jest jeszcze pula, która jest przyznawana na ogólnych zasadach i przydzielane prawo zarówno do lokalu socjalnego, jak i mieszkalnego. I to ta pula jest, powiedzmy, w granicach 500-550, bo to jest zmiennie, zmieniać się zmienia. Jeszcze jedną kwestią jest taką bardzo istotną, gdzie to jest w zasadzie priorytet przydziału mieszkań, to są miejsca i budynki przeznaczone pod inwestycje. Ostatnim akurat tutaj gdzieś tak to miało miejsce, to jest Słowackiego 51 i Czachowskiego 2, gdzie tutaj rzeczywiście mieliśmy sporo mieszkańców, spore problemy, żeby akurat się uporać z tymi mieszkańcami pod inwestycję, która no, praktycznie nieuchronnie miała ruszyć, a w tej chwili już, powiedzmy, ruszyła z budową. Dobrze. Czas nas goni, panie dyrektorze, to może jeszcze kilka słów o programie pomocy. Programie pomocowym, który jest realizowany od wielu, wielu miesięcy w MZL-u. Jak przebiega realizacja? Bo ja pamiętam, jak byłem u pana ostatnim razem tam, u pana w gabinecie, no to chwalił się pan, że radomianie jak gdyby przyjęli, fajnie to odebrali i jest fajna sprawa. No na pewno z perspektywy czasu należy tym się po prostu chwalić i jednocześnie po prostu zachęcać kolejne osoby do udziału w tym programie, bo jest to program, gdzie jest ponad 300 umów zawartych. Od początku istnienia, tak? Tak. Kwota ponad 14 milionów, 1 400 odpracowane jest. Jest to kwota duża, powtarzam, 1 400, bo gdzieś takie szybkie przejęzyczenie, by to ciekawie wyglądało, jakby to było 14 milionów, nie? Ale 1 400. Ilość tych osób, która odpracowywała, może to jest jedno. Drugie, bardzo to cieszy, że kilka osób dostało pracę u tych pracodawców, u których wykonywali. Mhm. I to jest akurat pocieszające, że zarówno jest jedno realizowane, że te swoje problemy zadłużenia ktoś... Tak, ale z drugiej strony... Ten proces resocjalizacji jest i... Mają gwarancję na stałą pracę. I to, że później akurat mogły podjąć. No, ciekawostką jest jeszcze taką jedna rzecz, że największe zadłużenie
to jest około 39 tysięcy zostało spłacone, zostało. Odpracowane. No, jak to długo temu komuś zajęło to odpracowywanie? No, odpracowywali praktycznie powiedzmy od początku, bo to różnie trwało. Udało. Tak, udało się. Ten program mamy od roku 2000, on ruszył w maju 2016 roku. A jeżeli nie jest tajemnicą, to jakie czynności musieli wykonać te osoby? Są to z reguły czynności gdzieś przy sprzątaniach, przy odśnieżaniu. Niejednokrotnie te osoby pracują w szpitalu jako pomoc, powiedzmy, ekip tych sprzątających. Zakład usług komunalnych, oczywiście wmontowywani są w te brygady i łącznie z tymi brygadami sprzątanie, tak. To do tego, jeżeli ktoś akurat posiadał zdolności, bo te osoby, które głównie dostały pracę, to praktycznie posiadały jakieś umiejętności. Minimalne to minimalne i przez ten okres, kiedy pracowały, one je tam troszeczkę poprawiły, podszlifowały i rzeczywiście udało im się na tyle, że ten pracodawca zobaczył, że są osobami wartościowymi i warto im zaufać. I tym miłym akcentem kończymy to wydanie programu Punkt Widzenia. Prawda, że optymistycznie. I aby tak dalej, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, za rozmowę. Sławomir Stanik, dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu, był moim państwa gościem w programie Punkt Widzenia. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się we wtorek o stałej porze. Do zobaczenia.